Na tą jesień i zimę, z tego co ja zauważyłam, znów wracamy do kolorów burgundowego, musztardowego, różnych odcieni tych kolorów, do futerek sztucznych, również wielobarwnych, wielokolorowych, kraty, też różnego rodzaju kraty i łączenie ich ze sobą, ciekawe zestawienia, kurtki puchowe, ale wszystko jednak w tych jesiennych i kolorach, o których już wspomniałam wcześniej. Z dodatków na pewno właśnie futrzane różnego rodzaju rzeczy, nie wiem, czapki, szale, czy rękawiczki z dodatkami, kapelusze. Jeśli chodzi o buty, z tego co zauważyłam, bardzo dużo dziewczyn wraca znowu do modnych w zeszłym sezonie kozaków za kolano. Więc można powiedzieć, że wracamy do sezonu sprzed roku, natomiast dużo ciekawszych rzeczy i dużo ciekawsze kolekcje prezentują właśnie firmy w tych trendach. Na co dzień uwielbiam chodzić właśnie, nie wiem, tak jak jestem dzisiaj ubrana, w bluzkach czy tam golfie, na to kamizelka futrzana, która po prostu powoduje, że jest mi cieplej, ale też wygląda strój bardziej kompletnie. Spodnie, kozaki czy też botki. Uwielbiam kozaki za kolano, więc też je noszę bardzo chętnie. Natomiast na jakieś wyjścia jednak decyduje się na sukienkę. Sukienka dodaje elegancki, dodaje takiego szyku, więc jeśli mam już jakieś duże wyjście, to wtedy na pewno sukienka i eleganckie dodatki, szpilki. Jeśli jest to super duża gala, no to rzeczywiście długa suknia wygląda wtedy najlepiej. Ale też jak najbardziej można podkreślać, lubię podkreślać swoją figurę krótszymi sukienkami, ale to już staram się dopasowywać do okazji.